Dzień dobry, moi drodzy, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Ja się nazywam Natalia i jeśli jesteście na moim kanale jakimś trafem po raz pierwszy, to serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście kliknęli subskrybuj i zostali ze mną na dłużej. A dzisiaj, moi drodzy, z racji tego, że pod ostatnim filmikiem, gdzie omawiałam dietę Dody, było mnóstwo komentarzy dotyczących tego, że nie odniosłam się do tego, że dodanie jej nabiału, że nie odniosłam się do tego, jak wygląda reszta jej diety, które produkty ona ze swojej diety wyklucza i tak dalej, postanowiłam, że tego tematu wrócimy i trochę go rozwinę. I w tym celu, żeby bardziej zapoznać się z tym, jak wygląda mniej więcej dieta Dody, o czym ona mówi gdzieś tam w internecie, w wywiadach, w programach, w których się pokazuje, to przejrzałam mnóstwo artykułów, obejrzałam wywiady, obejrzałam program na kanale sportowym, gdzie również opowiadała o swojej diecie, treningu i tak dalej. I wydaje mi się, że już mam taki, powiedzmy, obraz na to, jak dieta Dody może wyglądać. I na tej podstawie chciałabym Wam powiedzieć a propos tego, co ona robi właściwie, co na przykład eliminuje z diety, a które produkty może ona eliminuje z diety, ale my jako odbiorcy nie wiemy dokładnie wszystkiego, że może ona cierpi na jakieś schorzenia, o których głośno nie mówi. Natomiast o tym wszystkim powiem Wam w trakcie tego odcinka, więc jeśli ten temat Was interesuje, to koniecznie zostańcie ze mną i oglądajcie do końca. A teraz, moi drodzy, taka szybka autopromocja z racji tego, że wreszcie dotarła do mnie moja książka, pierwszy druk mojej książki, Balansuj z głową, to bardzo serdecznie Was zapraszam do kupienia mojej książki, 30% taniej w przedsprzedaży. I link przypomnę Wam w pierwszym komentarzu pod tym filmikiem. W książce są różnego rodzaju przepisy, fit przepisy, gdzie macie obliczoną kaloryczne, przepisy bez cukru, przepisy, które sprawdzą się osobie, która nawet ma najmniejsze skille, jeśli chodzi o gotowanie. I są to przepisy, które są zbilansowane, którymi chciałabym Wam pokazać, że dieta może być smaczna, może być różnorodna, może być przede wszystkim frajdą dla nas, że nawet jeśli chcemy redukować, to ta dieta wcale nie musi być jałowa, niesmaczna, a przede wszystkim nudna. Jeśli jesteście zainteresowani, to w pierwszym komentarzu pod tym filmikiem przypnę Wam link do naszej strony internetowej, gdzie możecie kupić książkę w przedsprzedaży albo książkę w formie e-booka, również 30% taniej. A teraz, moi drodzy, przechodzimy bezpośrednio do tematu odcinka. A więc, moi drodzy, ja wezmę telefon, ponieważ tutaj sobie zapisałam i zrobiłam screeny niektórych wywiadów Dody, żeby niczego nie pominąć. I przede wszystkim coś, do czego musiałabym się odnieść, to to, że parę osób w komentarzach pod poprzednim filmikiem napisało mi, że dodanie je nabiału. Natomiast ja osobiście nie znalazłam żadnej informacji na temat tego, że dodanie je nabiału. Znalazłam informację, że Doda nie spożywa, unika laktozy. I to znalazłam w paru wywiadach, także wydaje mi się, że to jest informacja potwierdzona, chociaż jakby to są i tak, wiecie, wywiady, artykuły i tak dalej. Ja nie mieszkam z nią, nie wiem, jak wygląda jej żywienie, więc bazuję na tym po prostu, co gdzieś znalazłam w internecie. A mianowicie, to, że ktoś nie spożywa laktozy, nie znaczy, że nie spożywa nabiału. Można spożywać nabiał nie zawierający laktozy. Laktoza to cukier mleczny i on u niektórej części osób po prostu jest nietolerowany. Niektóre osoby mają po prostu nietolerancję laktozy i muszą albo tą laktozę z diety wyeliminować, ponieważ to zmniejsza komfort ich życia, bo właśnie przy nietolerancji laktozy często właśnie po spożyciu nabiału, po spożyciu różnego rodzaju właśnie mleka, twarogów, skyrów i tak dalej, pojawia się uczucie takiego bulgotania w brzuchu, takiego przelewania się gdzieś tam w jelitach, pojawiają się biegunki, wzdęcia, gazy i po prostu to jest dla nas bardzo mocno niekomfortowe. I bardzo wiele osób, które mają te objawy, okazuje się, że mają właśnie nietolerancję laktozy i tą laktozę z diety wykluczają. Ale to nie znaczy, że muszą wyrzucić cały nabiał ze swojej diety, ponieważ długo dojrzewające sery, sery żółte, mają dużo niższą zawartość właśnie laktozy. Dodatkowo bardzo często znajdziecie produkty bez laktozy, które również albo mają dodatek laktazy, czyli enzymu, który rozkłada właśnie laktozę, dzięki czemu te osoby mogą po prostu spożywać te produkty zawierające laktozę, nabiał i tak dalej i nie mają tych nieprzyjemnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Więc informacji, że Doda nie spożywa nabiału, nie znalazłam, natomiast znalazłam informację, że Doda nie spożywa laktozy. Oczywiście nie wiem, z jakich względów ona tej laktozy unika. Jeśli ma problemy właśnie z nietolerancją laktozy, to jak najbardziej to jest słuszna decyzja. Natomiast jeśli ktoś nie ma nietolerancji laktozy, a spożywa produkty bez laktozy, to jest po prostu bez sensu, no bo skoro dana osoba po nabiale, po produktach z laktozą czuje się dobrze, to po co sobie utrudniać życie i po prostu eliminować dużą grupę produktów z naszej diety i używać produktów bez laktozy, które często są troszeczkę nawet droższe, bo to jest bardzo często też zabieg czysto marketingowy, ponieważ bardzo często zobaczycie na serach żółtych albo na serach takich długo dojrzewających, że nie zawierają laktozy, co jest po prostu czystym kwitem marketingowym, ponieważ producenci w procesie produkcji danego sera tej laktozy się pozbywają, więc jej jest znikoma ilość i to jest czysty zabieg marketingowy. Tutaj Wam wrzucę tabelkę, jak wygląda zawartość laktozy w poszczególnych produktach i zobaczcie, że w niektórych tych produktach, które często mają nalepkę bez laktozy, tej laktozy jest znikoma ilość, co po prostu wynika z procesów produkcyjnych. Przechodzimy do kolejnego punktu. Doda mówi, że nie je glutenu. Tak naprawdę moglibyśmy wyróżnić 3-4 schorzenia, przy których powinniśmy zrezygnować z glutenu. Przede wszystkim celiakia,
na wrażliwość na gluten, nieceliakalna na wrażliwość na gluten i choroba Duringa. Jest to choroba, która zwana jest również skórną celiakiem, ponieważ jest to opryszczkowe zapalenie skóry i tutaj również zalecane jest stosowanie diety bezglutenowej. Natomiast w pozostałych przypadkach nie ma konieczności rezygnowania z glutenu. Gluten został owiany taką złą sławą, ponieważ bardzo dużo osób mówiło, że oblepia anielita, że oni przez to nie chudną i tak dalej. A to jest absolutnie nieprawda. Bardzo wiele osób po prostu eliminuje z diety gluten bezpodstawnie, nie mając żadnej z wymienionych chorób i po prostu szkodzą sobie, ponieważ nie potrafią zbilansować dobrze tej diety bezglutenowej, przez co i dieta jest po prostu niedoborowa. Więc jeśli nie macie podstaw do wyeliminowania glutenu z diety, to bez sensu jest to robić, ponieważ tym sobie tylko szkodzicie. Jeśli jecie produkty, które są produktami bezglutenowymi, one najczęściej mają dużo więcej tłuszczów trans, dużo więcej tłuszczów nasyconych, czasami mają dodatek cukru, a nam się wydaje, że jeżeli idziemy na dział bezglutenowy, weźmiemy jakiś produkt, to że on będzie dużo zdrowszy. A jak zobaczycie sobie skład, porównacie sobie tabelę z kaloriami, to się okazuje, że taki chleb bezglutenowy jest często bardziej przetworzony niż taki zwykły, nawet biały, pszenny chleb. Dlatego jeśli tylko macie możliwość, jeśli nie macie żadnych z tych chorób, to po prostu nie eliminujcie na siłę glutenu z diety, bo to nijak się ma do tego, jak wygląda nasza sylwetka i nijak się ma do tego, jak wygląda sylwetka Dody. To, tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, tutaj możecie go zobaczyć, tutaj wszystko rozchodzi się o to, ile spożywamy kilokalorii i jak jesteśmy aktywni. I jak doskonale wiecie, o czym mówiłam wcześniej, w poprzednim odcinku, Doda jest niesamowicie aktywna już od najmłodszych lat i do tego odpowiednio dba o kaloryczność swojej diety, co przekłada się na to, że ona właśnie tak dobrze wygląda, że ma płaski brzuch, widoczne mięśnie na brzuchu, widoczne zarysowane barki i tak dalej. I dlatego ta sylwetka jest jej taka smukła, ponieważ tutaj zagrało wiele aspektów, ale absolutnie nie zagrało to, że ona nie je glutenu, czy to, że ona na przykład nie je po godzinie 19. Natomiast kolejną rzeczą, którą tutaj również wyczytałam, że Doda nie spożywa, to, że nie je cukru od wielu lat. I to jest rzecz, z którą się w 100% zgodzę, ponieważ cukier są to puste kalorie, są to kalorie, które nas nie nasycą, a mamy bardzo dużo, dużo zdrowszych alternatyw dla cukru, na przykład ksylitol, erytrytol, czy na przykład jakiś słodzik stołowy, który może nie jest zdrowszą wersją dla cukru, ale jest dużo mniej kaloryczną wersją cukru i również w odpowiednich ilościach nie zrobi nam krzywdy. Tylko tutaj wszystko, w każdym z tych produktów rozchodzi się o ilość. Bo nawet ksylitol, który jest jednym ze zdrowszych słodzików, w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający i po prostu możemy dostać po nim biegunki. I dlatego tutaj nie sama substancja, a dawka bardzo często jest trucizną. Więc z tym punktem, że dodanie je cukru, się zgodzę, ponieważ ja również zachęcam Was wszystkich, również i moich podopiecznych, do tego, żeby cukier z diety wyeliminować, żeby zastąpić go zdrowszymi alternatywami, ponieważ cukier jest dodawany w naszym żywieniu praktycznie do każdego produktu. Służy jako konserwant, służy jako dodatek do różnego rodzaju produktów, służy do podkręcenia smaku i tak dalej. I bardzo często w produktach, o których nawet byśmy nie pomyśleli, na przykład w keczupie, jest dodatek cukru. Dlatego uważajcie na to i jeśli tylko macie możliwość, to zastępujcie cukier innymi produktami. Natomiast ja bym nie chciała również, żebyście demonizowali cukier, bo jeśli nawet zjecie coś słodkiego każdego dnia i to będzie niewielki produkt, typu na przykład jakiś malutki batonik i tak dalej, a pozostała część Waszego żywienia będzie dopięta na ostatni guzik, to po prostu ta Wasza dieta będzie odpowiednio zbilansowana, będzie służyć Waszemu zdrowiu, lepszemu samopoczuciu, ale przede wszystkim też będzie Wasza głowa będzie spokojna, bo po prostu nie będzie czuć, że coś jest w Waszej diecie zakazane. Więc nie patrzmy na dietę tylko przez pryzmat jednego danego produktu. Ważne jest to, jak całe nasze żywienie wygląda. Nie tylko ten jeden produkt, czy jemy cukier, czy nie, świadczy o tym, że nasza dieta jest zbilansowana, zdrowa, odżywcza i tak dalej. Ale patrzymy na to, jak nasza dieta wygląda globalnie. Nawet jak każdego dnia zjemy coś słodkiego, to nic się nie stanie. Dalej nasza dieta może być odżywcza, może nam służyć i możemy osiągać z nią niesamowite efekty, takie jak sobie założyliśmy. Przechodzimy dalej. Tutaj jeszcze znalazłam coś takiego. Jest to na stronie Onet Plejada, więc jakby nie wiem, czy to jest bardzo rzetelne źródło informacji, natomiast jakby wiadomo, że Doda nie będzie się wypowiadać na temat diety do portali stricte dietetycznych, tylko raczej będą to portale takie plotkarskie, portale, gdzie piszą o gwiazdach, więc nie oczekujmy, że tu będą jakieś super naukowe informacje. Doda powiedziała, że ona je owoce przez to, że mają fruktozę, tylko do godziny 14. I moi drodzy, jest to kolejny z mitów, który warto, żebym tutaj obaliła, ponieważ owoce po którejkolwiek godzinie nagle nie będą dla nas niezdrowe i nagle się nie okaże, że one mają więcej kilokalorii po godzinie 14, 18, 16 i tak dalej. One cały czas mają tyle samo kilokalorii. Fruktoza jest to cukier, który występuje w owocach, naturalnie. Natomiast on nie jest tam sam. On jest w towarzystwie błonnika, który jest w owocach i różnych innych witamin i składników odżywczych.
więc nie możemy demonizować, że fruktoza jest to cukier i dlatego nie możemy jeść owoców po godzinie 14, bo to się totalnie mija z celem i taka osoba bardzo często nie je owoców po którejś tam godzinie, bo usłyszała tak właśnie, że na przykład dodatek nie je i ta osoba od razu myśli, że dlatego, że dodanie owoców po godzinie 14, to dlatego doda tak dobrze wygląda. I potem na przykład okazuje się, że dana osoba tak ją ciągnęło do słodkiego, że koniec końców zjadła na przykład jakiegoś batonika. I to się w ogóle mija z celem, bo dużo lepiej byłoby, żeby dana osoba zjadła właśnie na przykład jakiś owoc, zamiast tego batonika, którego tak czy siak koniec końców zjadła. Więc to jest totalny mit, możemy to włożyć między bajki, że owoce po którejkolwiek godzinie tuczą i robią nam krzywdę. Absolutnie nie. Nawet jeśli macie o godzinie 22 ochotę na jabłko, to je zjedzcie, bo będzie to tylko i wyłącznie z korzyścią dla waszego zdrowia. I kolejne, co Doda powiedziała, to to, że uważa, że kobiety po 30 roku życia nie powinny w ogóle pić alkoholu i jeść czerwonego mięsa. Jeśli chodzi o to, kto nie powinien jeść czerwonego mięsa, to zalecenia WHO są takie, żebyśmy jedli maksymalnie 500 gramów czerwonego mięsa w ciągu tygodnia. I ja też uważam, że jeśli tylko możemy, to żebyśmy zminimalizowali totalnie do zera tą ilość czerwonego mięsa, ponieważ to mięso po prostu bardzo często powoduje różnego rodzaju choroby układu krążenia, poprzez to, że ma bardzo dużo cholesterolu w sobie, jest po prostu tłuste, niezdrowe i nie służy nam. Natomiast WHO zaleca maksymalnie 500 gramów, więc jeśli ktoś nie uważa sobie swojej diety bez czerwonego mięsa, to 500 gramów wydaje mi się taką bezpieczną ilością. Natomiast jeśli chodzi o picie alkoholu, to jak pokazują badania, alkohol w żadnych ilościach nam nie służy. Ale z drugiej strony wiem, że jesteśmy tylko ludźmi, że bardzo często różnego rodzaju okazje się nadarzają, gdzie po prostu mamy ochotę sobie coś wypić. Więc jeśli nie potraficie zrezygnować totalnie z alkoholu, zachęcam Was do tego po prostu, co przełoży się z korzyścią dla Waszego zdrowia, do tego, żebyście po prostu ograniczyli w miarę możliwości ilość tego alkoholu, który spożywacie, żebyście na przykład nie pili codziennie tego piwa, żebyście na przykład co weekend nie pili jakichś drinków czy wódki, tylko po prostu, żebyście, jeśli oczywiście dacie radę, stopniowo ograniczali ilość tego alkoholu i na przykład z jednego piwa dziennie przerzucili się na przykład na jedno piwo co dwa dni, potem na jedno piwo w tygodniu i wydaje mi się, że to będzie całkowicie wystarczająca ilość, ponieważ alkohol to są również puste kilokalorie, których nie czujemy, a naprawdę jeśli mi się uda znaleźć tabelkę, którą kiedyś Wam wrzucałam, tutaj Wam wrzucę, możecie sobie zobaczyć, że alkohol ma naprawdę całkiem sporo kilokalorii i po prostu są to kalorie, które wlewamy w siebie w ogromnych ilościach. Co jest śmieszne, to to, że bardzo wiele kobiet ma problem, żeby wypić w ciągu dnia 2 litry wody, natomiast 1,5 litra wina to już nie jest żaden problem, żeby wypić w ciągu jednego wieczoru. Także na to też zwróćcie uwagę i to akurat są słowa, które ja popieram, w 100% się z nimi zgadzam, natomiast o glutenie, o laktozie, ale tutaj nie wiemy też, czy ona, jakie są powody, że ona tej laktozy nie spożywa, więc to bym tak trochę zostawiła, ale o tym glutenie i tych owocach do godziny 14, z tym się nie zgadzam, to są mity, które po prostu należy włożyć między bajki, ale co powiedziałam w poprzednim odcinku, to to, że tak wygląda żywienie Dody. Więc ja bym zawsze Was prosiła, żebyście nie przekładali żywienia danej gwiazdy 1:1 do swojego stylu życia, żebyście nie odwzorowali tej diety w 100% i nie sugerowali się tym, że komuś coś służy, bo Wam może to nie służyć. Ja na przykład wiele razy Wam to powtarzałam, że kalafior jest super zdrowy i dużo osób mówi, żeby jeść kalafior, natomiast ja nie mogę jeść tego kalafiora w dużych ilościach, ponieważ wtedy boli mnie brzuch. I to jest właśnie taki przykład, że jeżeli jakaś gwiazda powiedziała mi, że kalafior jest super zdrowy, to ja nie mogę jeść tego kalafiora, bo on mi nie służy, ja się sama źle po nim czuję. Więc zawsze starajcie się spojrzeć przez pryzmat własnej osoby, własnych doświadczeń, własnego organizmu i wtedy ewentualnie zweryfikować, czy dana dieta, dany model żywieniowy jest dostosowany pod Was, pod Wasz styl życia, Wasz cel, Wasze preferencje, czas, który możecie spędzić w kuchni i tak dalej. A jeśli macie wątpliwości co do tego, jaką dietę powinniście stosować, czy na przykład wyeliminować gluten z Waszej diety, to pójdźcie do specjalisty, pójdźcie do jakiegoś dietetyka klinicznego, pójdźcie do lekarza, który Was nakieruje. Nie róbcie tego na własną rękę, nie eliminujcie takich dużych grup produktów z Waszej diety, ponieważ to się może skończyć problemami właśnie ze zdrowiem, a tego nie chcemy. Dlatego zawsze Was zachęcam do tego, żebyście na swoje żywienie patrzyli bardzo mocno, indywidualnie, nie kopiowali innych, bo bardzo często to się może odbić negatywnie na Waszym zdrowiu. I to, moi drodzy, byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Ja jak zwykle zapraszam Was na mojego Instagrama. Jeśli macie jakieś pytanka, zapraszam Was właśnie tam. A i przypominam jeszcze o tym, że jeśli macie ochotę, to możecie kupić moją książkę w przedsprzedaży. Link w pierwszym komentarzu pod tym filmikiem. A my widzimy się za tydzień w niedzielę o godzinie 10:30. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, pa, pa!